Cześć, witam na moim kanale, nazywam się Remigiusz Pyrek i dzisiaj taki trochę wątek poboczny, systemy operacyjne, a to wyszło przy okazji. Miałem przyjemność być dzisiaj u klienta, który no, ze względu na sytuację wyjątkową, czyli sytuację związaną z epidemią koronawirus, no, zdecydował się wydać swoim pracownikom komputery do pracy zdalnej. Te komputery były kupione z firmy polizingowej. Były z zainstalowanym systemem Windows, w tym przypadku był to Windows 7. No i o tym chciałbym trochę powiedzieć dzisiaj, choć wiem, że system Windows 7 nie jest już wspierany przez Microsoft, żadnych kolejnych aktualizacji systemu już nie będzie. Natomiast co zrobić, kiedy masz komputery, dla których Windows 7 to jest szczyt możliwości, tak? I teraz dostajesz komputer, który ma przeinstalowane Windows 7 i nic dodatkowego, tak? Czyli dostajesz goły system i zwykle Windows 7 dzisiaj przeinstalowany ma problem z aktualizacją, tak? Czyli włączasz komputer, włączasz Windows Update, tę aplikację i nagle się okazuje, że kręci się spinner i nie znajduje żadnych aktualizacji. I chciałbym Tobie właśnie dzisiaj powiedzieć, co trzeba zrobić, aby nowy Windows, zainstalowany świeży Windows na powiedzmy komputerze z nowym dyskiem twardym, ponieważ większość komputerów starych jeszcze można trochę ich życie przedłużyć, wymieniając dysk ten talerzowy, który był do niedawna bardzo popularny, na te dyski, które są teraz półprzewodnikowe. Zwykle te dyski półprzewodnikowe są no, 10 razy szybsze niż te talerzowe, więc taki komputer, można powiedzieć, dostaje drugie życie. No ale wraz z przełożeniem dysku chciałbyś sobie posprzątać system i powiedzmy układać go na nowo. Wówczas musisz zainstalować nową instancję Windowsa. No i powiedzmy w tym przypadku masz na spodzie komputera naklejkę, że jesteś właścicielem Windowsa 7, czy to Pro, czy Home, nie ma większego znaczenia. No instalujesz taki system, no i ten system się nie aktualizuje. Ja wiem, że Microsoft nie będzie wydawał nowych poprawek, no ale te stare chciałbyś pobrać, tak? No i teraz co trzeba uczynić? No to zaczynamy. Mam tutaj gołą instalację systemu Windows i w tej chwili trochę skustomizuję pod siebie, czyli dostosuję trochę ten interfejs pod siebie jako osoby, która no trochę więcej będzie wymagała od tego systemu. I pierwszą rzeczą, którą zrobię, to aby mieć dostęp do szybki, do pewnych ustawień, wyciągnę sobie właściwą ikonę mój komputer, czy ten komputer oraz ikonę panelu sterowania. Kliknę na pulpicie prawy klawisz myszki, personalizuj. W Windowsie 7 opcja znajduje się tutaj, zmień ikony pulpitu. I mnie interesują ikony komputer, panel sterowania, sieć może mniej, to nie będzie tutaj wątek o sieciach komputerowych, więc na ten moment sieci nie są mi potrzebne. I teraz prawy klawisz myszki, ikona właściwości i mam tutaj dostęp do konfiguracji, czyli co znajduje się w moim komputerze oraz Windows Update, tak? No chociażby tak jak u mnie tutaj 173 poprawki są do pobrania, tak? Zaraz po zainstalowaniu nowego systemu operacyjnego. I te 173 poprawki no, po drodze aktualizują Tobie pewne frameworki, które są zainstalowane w systemie i aby Tobie się uruchamiały te wszystkie aplikacje, no potrzebujesz tych aktualizacji. I teraz, aby zaktualizować klienta Windows Update, potrzebujesz poprawek, tak? Dwóch poprawek, ewentualnie jedna też zadziała. Jeśli jedna nie zadziała, to wgrasz drugą i na pewno ruszy. Tylko przed wgraniem tych moich poprawek, w sensie moich, to są, ja przygotowałem je dla Ciebie do pobrania, żebyś nie musiał ich szukać na sieci, natomiast przed ich wgraniem musisz zmienić ustawienia Windows Update. Tak? I teraz, gdzie je znaleźć? No, jak wyciągniesz sobie ikonę Mój komputer, właściwości, czyli prawy klawisz na ikonie Mój komputer, mamy Windows Update, klikam w Windows Update i tutaj mam Zmień ustawienia. Najpierw musisz wyłączyć tego klienta, ponieważ on powiedzmy się zapętlił w tym momencie, tak?
czyli on, ty poprosiłeś, czy wydałeś takie polecenie, aby pobrał aktualizację. On tych aktualizacji pobrać nie może, ponieważ to jest stary klient Windows Update, więc on będzie próbował, ale jednocześnie nie będzie mógł, ale żadnego komunikatu nie zwróci tobie, że nie może pobrać nowych aktualizacji i w tym stanie, można powiedzieć, takim zapętlonym, no będzie przez cały czas. Czyli wybierasz nigdy nie sprawdzaj, robisz OK, tak? Zamykasz to okno i trzeba pobrać ze strony, ja przygotowałem takie linki dla ciebie, zobaczę czy z Explorera starego jeszcze będzie można wejść na tę stronę. Wchodzisz na stronę pyrek.com.pl. Tak? No, powiedzmy Windows jakoś sobie ten Explorer jakoś sobie poradził. Klikasz w YouTube. Tu są materiały do filmów na YouTube i tu masz aktualizacja Windows 7. Tak? Wystarczy pobrać jeden z tych pakietów. To są oficjalne pakiety firmy Microsoft. Nie musisz pobierać ich z mojej strony. Możesz po prostu spisać sobie te numery, które tutaj są i pobrać je z oficjalnej witryny Microsoft dla własnego bezpieczeństwa, jeśli nie masz zaufania do innych źródeł. W każdym razie jest to oficjalny pakiet firmy Microsoft dla systemów 64-bitowych. Pobierasz to ten plik do siebie, powiedzmy, że na pulpit, aby go widzieć. Tak, on tutaj przechodzi. Znajduje się w tym momencie w folderze zip. Ja wyodrębnię wszystkie pliki, które są w tym folderze zip, czyli w takiej, można powiedzieć, paczce. I tu mam oficjalny pakiet autonomiczne usługi Microsoft, tak? Update. Tutaj jest nawet dopisane. I teraz klikam dwa razy. I teraz jest pytanie, czy chcesz zainstalować następującą aktualizację? Tak, jeśli to okno tobie nie wyskoczy, to po wyłączeniu sprawdzania aktualizacji, czyli w tym kroku, kiedy byliśmy w Windows Update i powiedzmy, że twój komputer już zaczął sprawdzać, czy masz nowe aktualizacje, czy są, no i jest zapętlony, kiedy zmienisz ustawienia na nigdy nie sprawdzaj, to dla pewności, że twój komputer nie jest zapętlony, uruchom go ponownie. Po uruchomieniu ponownym zainstaluj ten dodatek, tak? Czyli ten autonomiczny instalator rozszerzenia Windows Update. Tak? Czy chcesz zainstalować? Oczywiście, że chcę. To może u ciebie chwilę potrwać to okienko, w zależności od tego, jak szybki masz komputer. Klikam tak. I w tym momencie instalowane są składniki dla samego programu Windows Update, czyli tak naprawdę to certyfikat, który łączy twój komputer z serwerem Microsoft. Tak? Certyfikat, który wygasł, ponieważ Windows 7 no, był wydany dawno, dawno temu i te certyfikaty bezpieczeństwa już utraciły swoją ważność i nawiązanie połączenia twojego komputera z serwerem Microsoft jest właśnie przez to niemożliwe. Teraz aktualizując ten certyfikat sprawiasz, że twój komputer będzie mógł bezpośrednio z serwerów Microsoft pobierać aktualizacje. I będziesz miał te 170 poprawek, które przyjdą, sprawią, że twój komputer no, będzie mógł uruchamiać jeszcze przeglądarki Office'a 2016. Jeszcze przez jakiś czas będziesz mógł korzystać z tego Windowsa. No, zważywszy, że jeszcze w niektórych firmach Windows XP działa, to Windows 7 też powinien trochę się jeszcze utrzymać. Tak? Widzę, że jest taki kierunek producentów oprogramowania, jak na przykład oprogramowania antywirusowego, że deklarują jasno, że Microsoft już nie wspiera Windows 7, więc oni już też pakietów na Windows 7 nowych programów antywirusowych nie wydają. I to jest taka blokada dla ciebie, bo skoro nie ma programu antywirusowego, no to trudno jest zagwarantować sobie jakiekolwiek takie chociażby minimum bezpieczeństwa, tak, że w pliku, który otrzymasz gdzieś właśnie z internetu, tak jak tutaj, nie ma czasami jakiegoś zagrożenia. No trudno. Decyzja należy do ciebie. Ja tylko pokazuję tobie, jak sprawić, aby klient Windows Update no, działał tak, jakby powinien działać. Tak? Czyli
Sprawdzane są nowe uaktualnienia. Oczywiście wiem, że ich nie będzie, nowych nie będzie, no ale te, które były wydane do tego czasu, możesz sobie już od tego momentu pobrać. Gdyby po uruchomieniu ponownym, tak jak jest tutaj, twój Windows Update nie działał, ściągnij drugą poprawkę, która jest na mojej stronie i to powinno zaktualizować kolejne pliki od twojego programu Windows Update i wówczas jest duża szansa, że ten aktualizator ruszy. Tak? Dodam tylko, że te pliki są w wersji 64-bitowej, czyli musisz sprawdzić, jaki masz system Windows. Tak? Gdzie to sprawdzić? No też ta ikona właśnie, dlatego jest ona mi potrzebna w takiej wersji, jak tutaj, że klikam właściwości i mam opisane tutaj, że to jest Windows Professional i teraz wersja systemu 64-bitowa. I to wystarcza Tobie, aby wiedzieć, być pewnym, jakie pakiety potrzebujesz do aktualizacji składników Windows. Tak? A dalej, jeśli już Tobie ruszy Windows Update, to Windows Update już będzie, z tej witryny będzie system operacyjny pobierał odpowiednie dla samego siebie pliki i już nie będziesz musiał patrzeć, czy to jest 64-bitowe, czy 32-bitowe. Natomiast te dwa pliki, które ja opublikowałem dla Ciebie, one są dla wersji 64-bitowych systemów operacyjnych. Także jeśli potrzebujesz 32-bitowy, ponieważ taki Windows masz, to numer prawdopodobnie tej poprawki będzie ten sam z firmy Microsoft, tylko końcówka nie będzie tutaj w nazwie X64, tak, nie X64, tutaj będzie 386 albo 86, X86 może mieć takie zakończenie, albo po prostu jawnie będzie napisane 32 bit. I chyba to wszystko, co miałem do powiedzenia na temat aktualizacji Windows 7 w tym odcinku. Życzę Tobie powodzenia. Gdybyś miał jakieś problemy, możesz do mnie napisać. I do zobaczenia następnym razem.